to, co zapowiedziała wczoraj pani Beata Szydło, to ten dodatkowy podatek bankowy, którym, co dla mnie było zadziwiające, nie zostaną objęte ani SKOK-i, ani banki spółdzielcze. No i na pytanie, dlaczego tym podatkiem nie zostaną objęte SKOK-i, pani Beata Szydło powiedziała, bo SKOK-i nie są bankami. No, tylko pytam, czym są SKOK-i w takim razie? Bo SKOK-i są związane z PiS. To po pierwsze, i dlaczego pani Beata Szydło nie mówi o tym, że wszystkie polskie banki już płacą za SKOK-i i to jest ta kara z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którą trzeba zapłacić po to, żeby uratować pieniądze ludzi.